Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku informacyjnym. Miałem wcześniej nagrać ten materiał, ale zrobię to teraz. On będzie bardzo krótki, bo tutaj tylko chcę złożyć życzenia zdrowia i przyjemnej wigilii w gronie rodzinnym, żebyście spędzili ten czas. Oczywiście już pewnie jest po czasie, nie wiem, pewnie większość z was już jest po wigilii, najedzona, pewnie odpoczywa, bo przed kompami siedzicie. Różnie to jest. Wiadomo, przecież z domu nie wyjdziecie, no chyba że jesteście takimi hardkorami, że wychodzicie jeszcze z domu po wigilii. Ale zazwyczaj to się powinno siedzieć w domu i odpoczywać, jak zresztą robi to większość. Nie wiem, jak w innych krajach. Nie wiem, co tam dostaliście w prezencie. Możecie się podzielić komentarzem. Jeżeli nie chcecie, to nie trzeba. Co do materiałów, to jak widzicie, no jest... nie będę ukrywał, kiepsko, bo ciągle mi brakuje czasu, żebym coś wrzucił. Mam kilka serii, które do tej pory nie skończyłem i to jest dla mnie obciążające, że mam kilka serii. Z tego dwie serie są bardzo długie i ich nie skończyłem. Mam ich w sumie 5. Więc nie wiem, kiedy ja za to wszystko się zabiorę. To jest najgorsze. Ale możecie mi napisać w komentarzu, co byście chcieli, żebym wrzucił na kanał. Tak będzie najlepiej. Ale dzisiaj jak poszedłem na zakupy i chciałem coś kupić, konkretną grę. Nie, Boże, te ceny. Ceny po prostu mnie odstraszają. Stwierdziłem, no kurde, wezmę coś mega taniego, żeby w coś pograć. Może trochę starszego, bo jak mam patrzeć, nie wiem, na taki Assassin's Creed Syndicate 120 zł, o dziwo tanio. Chciałem kupić sobie Lego Star Wars 3, ale o dziwo w niskiej cenie, ale stwierdziłem, no kurde, proszę was, ja będę w takie coś grał. Jak ja już w Lego gry nie gram już od wieków, więc nie będę takich rzeczy dotykał. To wziąłem sobie Drakensanga, edycję limitowaną. Dużo nie dałem, bo nie chciałem masy hajsów wydać. No i nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy nagrać wam jednorazowego Drakensanga, czy nie. Druga sprawa to, czy FIFA wrzucać dalej, bo hejtujecie ostatnio tą FIFA. Nie wiem, co wy macie do tej FIFA. Kurde, to, że dostałem Robena 2 tygodnie temu i nie wiem, czy ja go dzisiaj nie sprzedam, bo w sumie taki prezent. Pograłem im 2 tygodnie, czuję, że jeszcze chcę nim pograć, ale tak jak powiedziałem, no Ibra, no kurde, marzy mi się ten Ibra i myślę, że jak sprzedam Robena, to albo na Ibrę wezmę, wydam hajsy, które oczywiście mi się sprzedadzą, czy po prostu sobie zostawię na otwieranie paczek. Albo na jakiegoś drafta, nie wiem. Albo kupię Ibrę i sobie zagram drafta, tak pomyślę. Chyba tak będzie najlepiej. No cóż, Robenem pograłem 2 tygodnie. Boże. I tak uważam, że połowę z tych meczów, które on rozegrał, były do dupy. Nic, a nic dobrze nie zagrał. Ale w połowie też, no nie ukrywam, zrobił na mnie oszałamiająco burzliwe, w pozytywnym sensie, wrażenie. To, co on odwalił, nie, to jest po prostu rzecz nie do opisania. Ja sobie dzisiaj Robena sprzedam, zrobię sobie taki prezent i kupię jeszcze Ibrę plus, zagram sobie drafta, tak będzie najlepiej, no Ibrą pogram. Nie wiem, i on tani jest, więc myślę, że jeszcze mi zostanie może na jakiś pack opening, może zrobię, czemu nie, czemu nie. To, że mam Robena, to nie znaczy, że go muszę mieć wiecznie. Chociaż nie wiem, to co mówię nie jest w 100% oficjalne. Zrobię z Robenem co będę chciał. Może go sprzedam jeszcze, może nie. No dobra, to ja wam, moi drodzy, życzę wesołych świąt jeszcze raz. Yo!